Radiowe wtopy oczywiście, że się zdarzają. Dobra, raz. Radiowe wtopy oczywiście, że się zdarzają. No, Kłamię teraz, dobra. Kłamię teraz, kłamie teraz. kłam? Dobra, jeszcze raz. Radiowe wtopy, oczywiście, że się zdarzają, ale nie nam. W audycji numer jeden radiowych wtop żadnych nie ma. Dla mnie radio jest przede wszystkim teatrem wyobraźni. To, że możemy w dowolny sposób udźwiękawiać to, o czym mówimy. Puszczać efekty, na przykład krowy, albo kroków, albo kapania wody. Jeśli ktoś jeszcze podglądu nie ma odpalonego na nas, czwórka.polskieradio.pl to może się poczuć zupełnie tak samo, jakby czytał książkę. Staramy się te wyobraźnie uruchamiać i ja to kocham. To mnie mówiąc językiem młodzieżowym kręci, czasem także podnieca. No i przede wszystkim ta Interakcja ze słuchaczami, którzy dzwonią do nas, którzy piszą SMS-y, którzy komunikują się z nami na portalach społecznościowych, i to jest fajne. W takich sytuacjach, kiedy ktoś pisze do mnie, Stary, fantastycznie się ciebie słuchało, poprawiłeś mi humor, w takich sytuacjach człowiek zdaje sobie sprawę, że ta praca naprawdę ma sens i jeszcze bardziej kocha to, co lubi, choć już bardziej czasem się tej pracy radiowej kochać nie da. I także słuchajcie nas uważnie. Radio to nie tylko teatr wyobraźni, radio to przede wszystkim Radiowa Czwórka.